Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego Sacré-Cœur, z życiem każdego z nas, jako katolików, jest podobnie jak z życiem takiego drzewa zasadzonego nad wodą. Drzewo musi być dobrze ukorzenione. Mocno zapuścić korzenie w glebie, żeby miało z czego czerpać soki żywotne i mogło dzięki temu wydać jak najlepsze owoce i zrodzić niewiędnące liście, które mogą stanowić niejednokrotnie cenne lekarstwo. Podobnie i w naszym życiu religijnym, katolickim, ważną niezmiernie rzeczą jest zakorzenienie odpowiednio głębokie, zakorzenienie w Bożym Słowie, zakorzenienie w samym Panu, w modlitwie prostoty, w kontemplacji, w takim wewnętrznym przylgnięciu do Niego oraz czerpanie ze źródeł wody żywej, które stanowią sakramenty Kościoła. To jest niezmiernie istotne i najważniejsze, a nie to, co się dzieje wokół nas. To już jest rzecz wtórna i nie powinno nas przesadnie martwić to, że wokół nas dzieje się wiele rzeczy złych, choćby świat ciebie zewsząd okładał za przeproszeniem cuchnącym gnojem. Niech ciebie to przesadnie nie martwi, raczej niech będzie twoim największym zmartwieniem to, abyś ty się, nie daj Boże, pod żadnym względem, w żadnej mierze, do tego cuchnącego obornika nie upodobnił. Żeby nic w twoim sposobie myślenia, postępowaniu, gestach, zapatrywaniach, czynach nie zalatywało ani trochę, nie trąciło owym odorem obornika, który powinien stanowić naturalny nawóz i pozwolić tobie wykształcić właśnie przeciwciała. To, że spotykasz się z tym gnojem samolubstwa, podejrzliwości, interesowności, zawiści, zazdrości, pożądliwości, chciwości, rozwiązłości i czego tamkolwiek, wszelkiego zła, powinno ciebie uodparniać, a nie daj Boże nie zachęcać, nie prowokować do upodobnienia swojego własnego postępowania. To też mając przed oczami obraz tego drzewa, starajmy się ze wszech miar, prośmy też o to bezustannie Pana, aby nas uzdolnił do odpowiednio głębokiego zakorzenienia, do tego, byśmy potrafili czerpać z wielowiekowej mądrości, z tradycji wszystkich pokoleń jednego, świętego, powszechnego, apostolskiego Kościoła, żebyśmy potrafili na co dzień czerpać ze zdrojów wody żywej w życiu sakramentalnym Kościoła i tak, abyśmy nawet im bardziej cuchnący nawóz nas zewsząd otacza, tym lepsze, dojrzalsze potrafili zrodzić owoce naszego chrześcijańskiego życia, a także liście, które będą lekarstwem dla wielu.